drodze za nami plac budowy z pewnym wyjątkowym widokiem, dlatego że cały budynek zabytkowy z 1890 roku został podniesiony o 70 cm do góry. Zanim do tego doszło, zanim w ogóle ten plac został wygrodzony jako plac budowy, trzeba było spełnić wiele warunków. Pierwszy, podstawowy, dokumentacja, pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę. I to jest oczywiste. Wiemy, że do takich prac trzeba się odpowiednio przygotować. To prawo nam w odpowiedni sposób nakazuje. Ale przecież w życiu nie zawsze remontujemy, nie zawsze budujemy. W życiu zdarzają się też takie sytuacje, co do których nawet nie wiemy, jak one będą wyglądały, a kiedy już są, trzeba podejmować konkretne decyzje. I tak było prawie 2000 lat temu w Jerozolimie, kiedy po zesłaniu Ducha Świętego rodzi się Kościół. O ile apostołowie wiedzieli, że zostaną przeobleczeni mocą z wysokości, o ile wiedzieli, że mają oczekiwać wypełnienia obietnic, do których przygotował ich Chrystus, to, czym będzie Kościół, jaki on będzie, jak go budować i jak go oprowadzić, było dla nich nowością. Ale jak sobie z tym wszystkim poradzili, o tym mówi nam dzisiejszy tekst. A słowo, które mówi o tym, jak apostołowie poradzili sobie z narodzinami Kościoła, to fragment z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w drugim rozdziale od 41 wiersza tak czytamy. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Drodzy, narodziny Kościoła to było wezwanie dla wszystkich. Nikt nie wiedział, ile osób będzie, nikt nie wiedział dokładnie, gdzie się gromadzić, nikt nie wiedział, co robić. Ale zaufanie do Boga pozwalało rozumieć to, że ta wspólnota jest tak wielką wartością, że jest postawiona na fundamencie Jezusa Chrystusa, by robić wszystko, by ci ludzie budowali się w żywe kamienie i byli dobrym przykładem, zachętą dla innych. W tym tekście mamy jednak wskazanie tego, że jest kilka elementów, które zaczęły stanowić i do dziś stanowią o fundamentach życia i funkcjonowania Kościoła. Wspólnota, łamanie chleba, czyli komunia święta, modlitwa, to by być wspólnie razem. I nie martwić się o to, co robić, by pomnażać, nie martwić się o to, jak najlepiej wychodzić na zewnątrz, ale skupić się na tym, by ta wspólnota była wspólnotą żywą. Bo jak czytamy, i o tym warto pamiętać, to Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. To nie od naszych sił, nie naszej zdolności, nie od naszych mocy, naszego starania zależy to, ilu nas będzie w kościołach. Naszą odpowiedzialnością jest to, by budować się w Bożym Słowie, we wskazaniu, które daje nam Bóg. A jeśli Bóg pozwoli, to będą wzrastać również nasze parafie. Tego się trzymajmy. Przypominam, Gucio teraz sprawuje funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Odwiedza każdą budowę i objada wszystkich robotników. Biegaj, Gucio. Patrzysz się do kamery. Gucio, patrzysz się do kamery. Gucio.